Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem moimi, Waszymi gośćmi są fantastyczni muzycy, mistrzowie po prostu, Andrzej Smolik i Kev Fox. Witam Was bardzo serdecznie, zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. No jestem trochę onieśmielony, bo na moim kanale to jest w ogóle pierwsza rozmowa z muzykami, pierwsze takie spotkanie, pierwszy program, który dotyczy muzyki i w dodatku od razu mam genialnych muzyków. Kev Fox, Andrzej Smolik, będziemy rozmawiać o waszym nowym projekcie, wspólnym, drugim waszym projekcie, ale żeby o nim pogadać, to trzeba wrócić do korzeni, do początków. Mnie bardzo na przykład interesuje to, jak to się stało, żeby w ogóle się, jak to się mówi kolokwialnie, spiknęliście. Nie wiem, czy Kev, znasz to polskie słowo, spiknąć nie, właśnie, się. Ale rozumiem chyba. Tak, czyli jak się poznaliście, jak to się stało, że zaczęliście razem pracować? Kiedy nastąpiło? Właściwie ja byłem na trasy, byłem z moją trasą, z moim zespołem w Europę i grałem w 3-4 koncertów i w Warszawie. I było bardzo szybko akcję, bo grałem w Kino Iluzja. Kiedyś były koncerty. Kino Iluzja, kiedyś Kino Stolica, warszawski Mokotów. Nie wiem, czy dalej są. No i kolegę tam, nie pamiętam, Maciek Cieślak było, w Szankę, tam zrobili coś tam na właśnie ten koncert. I właśnie dzwonił do Andrzej i powiedział, że musisz tam chodź tutaj, bo zobacz. Będziesz coś ty na pewno będziesz lubił się. I Andrzej przyszedł. Nawet nie do końca tak było. Twoja wersja. Było tak, że Maciek zadzwonił. Kto zadzwonił? Maciek, kolega, który pomagał im jakby ogarnąć scenę i tak dalej, muzykę, ale jakoś tam się spiknęli wcześniej jeszcze przede mną i troszkę im pomagał. I ja zadzwoniłem, mówię, co robisz? On mówi, taki zespół z Anglii jest tutaj. Wpadnij, zobacz, posłuchaj. No bez, właśnie, bo często takie odkrycia są silniejsze wtedy, kiedy niczego nie oczekujesz. I to właśnie było takie odkrycie, że poszedłem właściwie na piwo, a przy okazji ktoś miał grać, a już po trzech kawałkach stałem w kolejce po płyty i byłem w ogóle wstrząśnięty. Ale czym przede wszystkim? Co cię tak urzekło? No, jakby cała struktura i muzyka Keva, jego głos, jakby charyzma, cały zespół, to brzmienie, właściwie wszystko było idealne na ten wieczór. Mm-hmm. Także od razu po koncercie poszedłem do Keva i przedstawiłem. On już stał gdzieś tam przy barze pewnie. Hello, my name is Smolik. No dokładnie. Wiesz co, akurat robię płytę i bardzo bym chciał ciebie zaprosić, żebyś zaśpiewał jeden kawałek na tej płycie, bo w ogóle bardzo mi się to podobało. No i co Kev, co, to, i co było dalej? Co ty powiedziałeś? Jak odpowiedziałeś na to pytanie? I w jakim języku? In English. Wtedy jeszcze nie znam polskiego. Który to był rok? Żebyśmy wiedzieli, jaki 12? Upływ czasu. 12? 2012? Czy 12 lat temu? Jakby idąc dalej, to właśnie ta data jest bardzo ważną datą, dlatego że Kev powiedział, że może i tak, ale tak jutro już raniutko jadą dalej na koncerty i kiedyś może jeszcze przyjedzie do Polski i możemy wtedy pogadać. Uh-huh. A następnego dnia po prostu spadł tu polew. To był ten dzień i wszystkie koncerty w Polsce zostały odwołane, bo żałoba narodowa. Czyli 2010 rok. Tak. Uh-huh. Więc zadzwoniłem jeszcze raz i oni właściwie utknęli wtedy w Polsce. Mhm. No i jakoś tak był czas nie tylko, żeby popracować, ale też, żeby się dobrze zakolegować, bo to już był długi odcinek. Mhm. Ale po tym, że mówisz po polsku i to całkiem nieźle, szczerze mówiąc, spodziewałem się tego, że może trzeba będzie rozmawiać dzisiaj po angielsku, a tu news, Kev Fox chcę rozmawiać po polsku, biorąc to pod uwagę, wnioskuję, że już sporo czasu spędziłeś w Polsce. 6 lat teraz. Ale 6 lat, bo po prostu tutaj mieszkasz? Czy... Mieszkałem 6 lat teraz. Spotkałem w ładnym kobietę. A, tak myślałem. Że muzyka muzyką. Muzyka, Smolik Smolikiem. Ale coś tu się musiało zdarzyć. Okej, dobra, czyli to był 2010 rok, a potem w 2015 zrobiliście swój pierwszy... Trochę czasu. Właśnie, 5 lat, to co wy robiliście? No rozmawialiśmy o tym długo.
Ale no były właśnie, to rozmowy owocne. No, warto rozmawiać, jak mówi klasyk. Andrzej zapraszałeś mnie do jego zespołu, który grał w dużych koncertach na ten czas, bo promotowali piłce. I ja właśnie miałem jeden kawałek na ten piłce. To więc siedzieliśmy w busie. Wiesz, ja wiedziałem w całej Polsce. I spotkałem dużo fajnych ludzi. To było super. Super czas, ale w końcu... Chyba Robert właśnie w końcu powiedział, że musimy coś robić po prostu i nie tylko kawałek. Grywaliśmy ze sobą, ja czasami grywałem z Kewa zespołem, kiedy oni tu, szczególnie w Polsce, kiedy oni przyjeżdżali. Czasami grywaliśmy we dwóch, jakieś takie małe koncerciki, trochę moich, trochę Kewa kawałków. I rozmawialiśmy o tym, że może by było warto kiedyś coś razem zrobić na poważnie, już tak jakby szerzej. A powiedz mi, czy kiedy ty poznałeś Andrzeja, no te w tej chwili 9 lat temu prawie, to ty wiedziałeś, z kim rozmawiasz? Wiedziałeś, że to jest guru, że to jest wybitny artysta? Po prostu ja się czuję teraz nawet tu się onieśmielony, kiedy myślę, z kim rozmawiam. Czy... No oczywiście nie, bo nie słuchałem polskiej muzyki w ogóle w moim życiu. I nawet dużo nie wiedziałem od Polski w ogóle, to więc to wszystko było adwencja. Ale pamiętam historię, że bo Andrzej zapraszałeś na koncert, jakiś na premierę i wiesz, dostałem maila od menedżera, że jechałem w taksówkę do lotniska. Wiesz, spadł w Warszawę, siedzi z taksówką i dałem adres. I koncert było w Palac Kultury. To. I ja wchodzę, wiesz, no dojedzie na koncert, wiesz, grałem z kolegę, który znam i idzie tam i wiesz, tak patrzy, tak, o i tutaj gramy, tak? No tak, dzisiaj, no to proszę bardzo. I potem widziałem, że na ten moment Andrzej był w Johnny Walker Whiskey. Tak. I tu była promocja i potem, no właśnie potem chyba poszedł do Google i zobaczyłem, co to było. A, pisałeś, tak. I wtedy przekonałeś się, z kim masz do czynienia. Dobrze, to teraz powiedzmy o waszym pierwszym projekcie. To też jest tak, że my mamy możliwość taką, żeby w trakcie tej rozmowy co pewien czas wypuszczać fragment kolejnych waszych klipów, więc to będzie w ten sposób rozmaicone. 2015 rok, pierwszy wasz projekt i duży sukces. Ja zobaczyłem, że jeden z tych klipów ma na YouTubie w tej chwili 1 200 000 wyświetleń. Całkiem nieźle, prawda? No, tak. No, cieszycie się z tego? Nie, no bo mnie to na przykład cieszy, bo się okazuje, że nie tylko muzyka taka bardzo, bardzo mainstreamowa i popowa ma szerszy zasięg, ale również takie produkcje. To jest bardzo po prostu dobra wiadomość, naprawdę. Bardzo serdecznie wam gratuluję. Dziękuję. No, a teraz mamy drugi projekt, tylko że jeszcze nie jest to płyta długogrająca, nie jest to pełna płyta, tylko mamy tak zwaną epkę i na niej jest ile utworów? Cztery utwory. Ta epka się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Queen of Hearts. I mamy tam taki teledysk, który ma w tej chwili 141 tysięcy. Teraz, kiedy to nagrywamy, więc kiedy będziecie oglądać, na pewno będzie miał już więcej wyświetleń na YouTubie. Teraz ma 141 tysięcy. To ten teledysk? On the Quiet, tak? On the Quiet. O tym mówimy. I w tym teledysku występują samochody, stare samochody. I właśnie chciałem was o to podpytać, bo na razie nie do końca zrozumiałem, o co tam chodzi z tym, że wy się ścigacie z jakimś gościem. Jest tam jakiś sędzia, który mi przypominał Davida Bowie z Urody. Nie wiem, czy to zamierzone, czy nie. Nie. Ale ten typ. I wy macie jakieś tam turbo doładowanie. I się z nim ścigacie i go wyprzedzacie, ale nie do końca zrozumiałem, o co tam jest ta walka. O miłość, o kobietę? No właśnie nie do końca, my też nie do końca wiemy, o co walczyliśmy, bo tam zarówno my, jak i ten drugi kierowca przekazujemy temu człowiekowi, jeśli to jest człowiek, który wychodzi z kampusa, takie pudełeczka. I coś w tych pudełeczkach jest. Tak. No i to już każdy sobie musi odpowiedzieć sam na to, co to by mogło być. W tych pudełeczkach, na czym nam bardzo zależy. Oddajemy wszystko, bo nie, młodość, duszę, młodość, być może... Duszę. Okej. Może też być miłość. Widzę, w jaką stronę. Rzeczywiście ma taki diaboliczny wygląd. No może już tak myślę zachęciliśmy, że zobaczmy fragment tego dzieła. It's always running out, we're living like violence.
dobrze, to rozumiem. I mieliście, jak się domyślam, dużo zabawy przy kręceniu teledysku, no bo samochody to jest... Było tak gorąco, że to było średnia zabawa, około 40 stopni. Nieprawdopodobne. A to nie widać w ogóle. No, bo na ciepło. A co to jest za produkcja On The Road, która została nagrana w technologii VR i można ją obejrzeć gdzieś w Warszawie, w jakimś kinie, jakaś tajemnicza sprawa, do końca nie wiem jeszcze o co chodzi, bo też jej nie widziałem, ale bardzo brzmi ciekawie. No, to będzie długa historia, bo mamy takiego kolegę, który nazywa się Paweł Orwat, jest reżyserem. I ten właśnie Paweł z drugim kolegą operatorem pojechali z nami do Real World Studios, gdzie nagrywaliśmy materiał na naszą epkę, do Anglii. Studio Petera Gabriela, gdyby ktoś nie wiedział, przepiękne studio. Nagrywać materiał. I ci filmowcy pojechali z nami po to, żeby zrobić dokumentację po prostu tego całego wyjazdu, żebyśmy sobie mogli kiedyś przypomnieć tę wspaniałą przygodę. Tymczasem wpadliśmy w międzyczasie na koncept, żeby to mogło odbywać się w 3D. Co oznacza, że to będzie po prostu film, który oglądamy w okularach i tam nie ma jakiegoś wybitnego scenariusza. Po prostu jest pokazany jak fragment naszego życia z takiej perspektywy, że można zaglądać faktycznie, wiesz, jesteśmy u Kewa w mieszkaniu, u mnie, gdzieś tam w studio, w samochodach, w przeróżnych miejscach. No, ten, kto miał do czynienia z tą technologią, zakładam, że wiele osób, wie co to oznacza, czyli gościu gra na gitarze, a ty oglądasz jego książki, po prostu coś w tym rodzaju. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, na tym polega VR, tak. Uczestniczyć w czymś takim i wydaje mi się to mega, mega, no, takie do przodu. Bo mówi się, że to zostało zrealizowane w technologii 360 stopni, tak? Czyli to musiało być. Czy to dla Was oznaczało jakieś komplikacje realizacyjne? To było trudniejsze? To w ogóle nie jest trudne, dlatego że przeważnie to wygląda tak, że stawiasz takie kamerę, która wygląda jak takie zmultiplikowane oko. Mam mnóstwo po prostu małych soczewek do kulnie i ona robi całą robotę, oprócz oczywiście dźwiękowca. Tyle to jest skomplikowane, że ta kamera była z nami przez jakiś dłuższy czas, przez cały czas i w zasadzie bardzo wielu treści nie chcielibyśmy jakby publikować, które zostały zarejestrowane i gdzieś tam na dyskach się znajdują, bo absolutnie wchodzi jakby w twoją prywatność i to właśnie nie ty wybierasz, co pokazuje kamera, tylko wybiera to widz. Proszę, zapomniałem, że jest i tyle rzeczy. A potem zapomnieliśmy, że jest w ogóle, z tego zwracaliśmy uwagi na to. Czy wy lubicie takie definiowanie muzyki, którą się wykonuje? Na przykład jak się wejdzie na Wikipedię hasło Smolik, to tam jest kilka opisów twojej twórczości. Tam jest i pop, i rock, i ta muzyka instrumentalna, czy tam eksperymentalna, i elektroniczna. I z tego by wynikało, że wymykasz się różnego rodzaju definicjom. Kiedy czytałem trochę o waszej twórczości, to tam były porównania do Joy Division, New Order, The Cure. Akurat to są zespoły, których tak dobrze nie znam, a potem was zacząłem słuchać i stwierdziłem, że mnie to w ogóle kompletnie nie obchodzi, bo po prostu jest świetna muzyka i się bardzo dobrze słucha. Macie też takie podejście do tego? Nie, nas też nie obchodzi raczej, tak mi się wydaje i staramy się w ogóle o tym nie myśleć. No tak, ale to jest pytanie wtedy o jakieś inspiracje, o wasze źródła, o korzenie, skąd się wzięliście, wiesz. Ale oczywiście tam właśnie taki zespół jest inspiracja, ale moje zdanie, że jak słuchać więcej muzyka w każdą stronę, w cały świat, w ogóle w inny, to jest lepsze, dużo lepsze, bo jak masz inspirację, jeden, wiesz, kawałek tego i potem masz coś tam w ogóle jest swoje, nie? Bo tylko ty lubisz taką muzykę. Tak jak smak po prostu. A jakie ty masz inspiracje? Co ciebie zawsze w życiu inspirowało? No ja bardzo lubię taki classic songwriters, wiesz, to jest moje, bo moje tata zawsze, wiesz, cały czas było Neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen. Ale jak ja byłem młody, to było Britpop, to ja rośli, tam było Blair, Oasis, wiesz, takie rzeczy. I jeszcze miał brat, który był 10 lat starszy i on słuchał właśnie The Cure,
to ja miałem mnóstwo muzyki cały czas, różne sytuacje. Jest rock and roll, Eddie Cochran, stare rzeczy, Elvisa, to cały czas było. Jeszcze Frank Sinatra. To rozstrzał rzeczywiście, no tak. Nie. Ale ja to doskonale rozumiem. Ja nie wiem skąd piosenka, wiesz, jak siedzisz i napisać piosenkę, ja nie wiem skąd. Jest to od Frank Sinatra, czy jest to od Leonard Cohen, czy jest to od Joy Division. Nie no, bez przesady. No Franka Sinatra od Joy Division jednak łatwo odróżnić. Jest pewna różnica. Jest trochę różnica, no. No ale to samo pytanie chciałbym tobie zadać. Chociaż oczywiście jest mi bardzo głupio, ale czy mógłbyś to samo powiedzieć, że po prostu inspiracje z różnych stron? Tak, zdecydowanie i myślę, że z Kevem słuchaliśmy i słuchamy dalej bardzo podobnej muzyki. Tak się po prostu stało, mamy mnóstwo wspólnych bohaterów muzycznych. Ja przede wszystkim wolę jednak muzykę angielską od amerykańskiej. Mhm. Ja bym ten zbiór jeszcze powiększył o muzykę elektroniczną przede wszystkim przez lata gdzieś tam, która mnie bardzo, bardzo interesowała i byłem w tym, jakby słuchałem wyłącznie, odcinając się od całej reszty przez jakąś chwilę takim noworyszem po prostu, gdzie wydawało mi się, że to jest właśnie to. No to trwało 2-3 lata i potem z tego wyskoczyłem. Mhm. A poza tym krótkim okresem w zasadzie słuchałem każdej muzyki z równą przyjemnością, szukałem we wszystkich stylach, w muzyce starej, w muzyce nowej. Mhm. Nie rozumiem ludzi, nie rozumiem artystów, którzy tak starają się po prostu zamykać w jakichś takich światach i... Mm-hmm. Gramy rock. Gramy tylko rocka. Nie. No słuchajcie, no trudno, żeby Rolling Stonesi powiedzieli nagle, że grają muzykę jakąś folkową, czy, no, chociaż nie wiem, być może gdzieś tam folk też pobrzmiewał. Ale jest też różnych i właśnie i folkowych, tylko że amerykańsko-folkowych jest sporo funka tam i sporo jakichś nowoczesnych rzeczy tam było przemycane, ale kiedyś. Teraz tego słuchamy jako klasyki, ale podejrzewam, Tak, tam był disco taki. Disco, wiesz, i to jest leży od gdzie Mick było, nie? On siedział w studio 54, wiesz, 4 lata i potem napisałem muzykę, że jest po prostu to zawsze jest Rolling Stones, ale jest bliżej disco. No, Rolling Stones, ale jest złamany ten styl. Aha. No i kiedyś czytałem wywiad z Eltonem Johnem, który jest już wiadomo wiekowym gościem. I właśnie uderzyło mnie to, że facet wymienił zespoły, których teraz słuchaj. I to były same nowoczesne, takie w ogóle mega cool i świeże rzeczy. On mi, że pod prysznicą słucha tego, że w samochodzie bardzo ciekawe ale rzeczy. Takie a wciąż bardziej... pisze klasyczne kawałki, które wydają się po prostu od lat takie same. Ale to, czego on słucha, to jest bardziej mainstreamowe czy bardziej niszowe? No podejrzewam, że może można by uznać, że to jest dość niszowe, chociaż w kontekście festiwali europejskich czy jakichś takich miejsc, gdzie ta muzyka po prostu żyje, to jest cały czas jeszcze mainstream. Mhm. Powiedzcie mi, gdzie są waszym zdaniem granice dobrego smaku w muzyce? Bo tutaj w Polsce od czasu do czasu wybuchają dyskusje dotyczące muzyki czy też disco polo. I na przykład tego, czy ona powinna mieć swoje miejsce w mediach publicznych czy nie. Czy to jest łatwo zdefiniować? Jak to określić? Wiesz, dla mnie jest bardzo łatwo, bo włączysz piosenkę, włączysz kawałek muzyki i wiedziałeś, czy jest prawda, czy nie jest prawda od razu. Nawet nie może być dobre nagranie, nie może być dobre śpiewanie, ale jest prawda i jest sercą i czujesz to od razu. I jak włączyć piosenkę, którą nic nie czujesz, to widać, że jest gówno po prostu. No ty nic nie czujesz, ale disco polo słuchają tłumy ludzi. No, jeśli powiem, że miliony, to nie przesadzę pewnie, więc to trafia do nich. Więcej niż słucha wasza muzyka, na pewno. No tak, 100 000 razy. No mamy miłość zakopanym Sławomira, to ma tam ponad 100 milionów wyświetleń. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Wystąpiła folk chyba, jakiś taki, to jest taki współczesny folk muzyka, po prostu z podstrzech. I ja na przykład nie mam czego, nie uważam, że to jest złe, że taka muzyka istnieje. Wolałbym oczywiście, żeby były nieco inne proporcje. I to nie mówię o naszej muzyce, tylko o muzyce choćby klasycznej, jazzowej, takiej, która naprawdę niesie ze sobą jeszcze jakąś taką
No może trochę więcej. No właśnie, to jest zaraz ugrzęzne. Czego więcej? Prosimy bardzo. Choćby treści, które edukuje, w jakiś sposób rozwija, poszerza perspektywy. Wydaje mi się, że disco polo jest muzyką, która ma sprawiać przyjemność tym, którzy jej słuchają. No i niech sobie słuchają. Ale leży też od czemu ludzie słuchają muzykę. Bo dla mnie muzyka wymieniła w moim życiu po prostu. Bo ja jestem artysty. Przeżyłem, jak byłem młody i miałem wiele wyborów w moim życiu. Mogłem być mechanik, mogłem być różne rzeczy, ale muzyka tak mnie załapała, że byłem zakochany w muzyce i dla mnie muzyka jest totalnie ważna, totalnie. To jest wszystko dla mnie, ale nie dla wszystkich. Muzyka nie jest wszystko dla wszystkich. To jest po prostu dźwięk. Albo dźwięk, jak idziesz do klubu i pijesz wodkę z kolegami, tańczysz z dziewczynami i tam jest muzyka. I to jest wszystko. I to jest dla mnie trudne rozumieć, bo dla mnie muzyka jest totalnie coś. Nie? Myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy przez chwilę posłuchać Kewa, kiedy śpiewa, bo jego głos jest tak niebywały i taki niski i męski, że dobrze było teraz przez moment jeszcze posłuchać wersji śpiewającej wokalnej. Ja powiedziałem to oczywiście całkiem serio. Naprawdę imponuje mi barwa twojego głosu. Posłuchajmy przez chwilę. Mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest skomponować jakieś oryginalne, nowe utwory, melodie. Już przed laty, bodajże Czesław Niemen powiedział, że właściwie wszystko już zostało wymyślone, napisane i coraz trudniej jest napisać coś nowego, co będzie ciekawe, fajne i nie będzie tylko odtwórcze. Więc jak wy, muzycy, sobie dajecie z tym radę? Czy na przykład musicie korzystać z jakichś programów wykrywających jakieś tropy, które już istnieją, żeby uniknąć zarzutów o plagiat? Znaczy, pytam to całkiem serio, bo słyszałem, że są takie programy gdzieś tam internetowo-komputerowe, które was chronią przed takim niebezpieczeństwem. Czy ja to wyolbrzymiam teraz? O cholera. Ktoś powiedział, że tak. Wydaje mi się, że jest mnóstwo na świecie, no, na pewno tak jest, że jest mnóstwo bardzo podobnych kawałków do siebie, ale jednak bardzo łatwo jest oszacować, czy to jest ściągnięte i skopiowane, czy też łamane przez ukradzione, czy jest to jakieś takie dalekie zapożyczenie, czy też po prostu zwykłe podobieństwo, bo jest ileś dźwięków, ileś akordów, ileś rozwiązań harmonicznych, które się cały czas powtarzają. Ale do tego jest mnóstwo artefaktów, które po prostu doczepiasz do tej konstrukcji zwanej piosenką, czyli brzmienie, forma, jakaś faktura, struktura i to wszystko redefiniuje jakby to na nowo, czyli pewnie jakbyś teraz rozmawiał z 20-latkami tutaj, którzy osiągnęli jakiś sukces w muzyce, oni by powiedzieli, nie, że nic nie zostało wcale jeszcze do końca napisane. Oni robią świeżą, nową muzykę i właściwie odkrywają ją przed nami. A ktoś, kto już ma pewien staż, mu powie, stary, ale to już kiedyś było. Tylko oni tego po prostu nie wróci pamiętają. Więcej. To koło cały czas jakby tak się toczy. I my gdzieś tam jesteśmy w tym. Słuchajcie, na zakończenie naszego spotkania jeszcze powiedzcie parę słów o waszej trasie koncertowej. Co prawda, no, tak to jest już w internecie i na YouTubie, że tę rozmowę będzie można obejrzeć i za rok, i za dwa lata, i waszej trasy koncertowej. Wtedy tej obecnej nie będzie, ale tak czy inaczej pogadajmy przez chwilę, bo pierwsza część już się odbyła i to było jesienią. Teraz mamy drugą część trasy. Dzisiaj akurat wiem, że jesteście w Łomiankach, ale później robicie taki objazd po Polsce. Lubicie w ogóle trasę koncertową? Ja bardzo lubię. Ale lubię. Tak? Tak? Bo? No bo to jest, dla mnie to jest, ja mogę żyć tak, ale niedługo na pewno, ale ja bardzo lubię to, bo widać reakcję od ludzi i energię, tam jest tak dobre, fajne energię.
na ten salę jak grać i ja w ogóle nic nie pamiętam. Chodzi na scenę, kogoś dać gitarę i pół godziny, pół później ja siedzę w garderoby i nic nie wiem, co się stało. I to jest totalne dla mnie medytacja, escape, yoga, wszystko na raz. To więc dla mnie jest bardzo ważne rzeczy. Mm-hmm. Czyli z tego wnoszę, że koncerty, transa koncertowa to jest dla ciebie bardzo ważna część twojej kariery muzycznej i bardzo ważne uzupełnienie pracy w studiu, pracy wiesz, gdzieś tam w domu. Tak. A czy można mówić o czymś takim jak uzależnienie od koncertów, od publiczności? Nie rozumiem. No, that you are addicted to the audience, to concert. Absolutely. Tak. 100%. No, jak mam przerwę długo, to ja nie jestem dobry człowiek. Po prostu. Ups. Dobrze, że teraz się spotykamy, kiedy akurat macie te koncerty. Dokładnie, z nadzieją jakoś. Nie, ja wiem, że to być może jest banalne pytanie, ale zawsze jestem ciekaw, co powiedzą muzycy. Sami nie jestem muzykiem. Muzyka mnie fascynuje i zawsze mi się wydaje, że nie ma nic lepszego od koncertu i spotkania z publicznością. Oczywiście, jeżeli wszystko gra. Ale ty masz inny, bo ty wolę siedzieć w studio po prostu. Nie powiedziałbym, że wolę, ale lubię. Lubię. To jest różnica. Mhm. Lubię koncerty, lubię też studio. To jest, tam też można w jakiś sposób... Tam też jest energia, nie? Jest energia, tylko jak coś tam działa, tak jest cooking, tak jest energia. Jesteś jak wędkarz, wiesz, który po prostu rozkłada sobie te wszystkie swoje akcesoria, wiesz, po prostu przygotowuje haczyki, spławiki i to jest ekscytujące. Mhm. Ale Kevin jest jak ten wędkarz, który już patrzy na spławik, który jest w wodzie. Co on tam łowi na tych koncertach właściwie? Nie. Energię może. Energię, duża energię. czyli macie teraz epkę, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że pracujecie nad pełną płytą, tak. Czyli będzie uzupełnienie, kontynuacja, będzie płyta i kiedy? W listopadzie? Mamy nadzieję, że w listopadzie będzie koniec. Pracujemy intensywnie i nie chcielibyśmy jakby układać się do daty, wolelibyśmy, żeby daty układały się do nas, bo tego nie można obliczyć. Po prostu. No w każdym razie w przewidywalnej przyszłości skala jak najszybciej. Tak. Okej. No to życzę wam wszystkiego dobrego, wielu sukcesów i w trasie. I nie tylko w trasie waszej epki, waszej płyty. Bardzo wam dziękuję. Andrzej Smolik, Kev Fox, dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz. Dziękuję. Życzę powodzenia. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.